Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 1. W poprzednim odcinku oddaliśmy oczywiście wielkiemu łowczemu królewskiemu trofeum za tego przerośniętego gula skrypty. Jest to już ostatni z silnych potworów w tym rozdziale. Zajmijmy się więc kolejnym zadaniem, czyli udajmy się do Oda. Jest on ostatni na naszej liście, któremu musimy pomóc. Więc udajemy się od razu do Oda. Bo chata jest chyba... Tak, dobrze, idę, jest tutaj. Zbieramy sobie zioła, oczywiście. Po drodze. A ta woda, dobrze. Jest Oda. Nie uciekaj. I tu uciekasz. Pieseł! Pieseł, nie uciekaj! Halo! Buda psa. Oko. Dziwny ten pies. O, za jaki ma kubraczek pan Odo, nie? Milioner. Od razu widać, że tu jest kasa w tym domu. Kurde, jakaś zbroja, zobaczcie, inaczej ubrany. Żarełko na stole, grubo, cały ser jakiś tutaj. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika. A ten grubas wygląda raczej na pijaka. No dokładnie. Znaczy wątpię, że z jego gabarytami on w ogóle zmieściłby się w tą zbroję. Morda jakaś taka zapijaczona widać. Zarośnięty. Ledwo siedzi tu przy tym stoliku, chyba coś dziabnął. Porozmawiamy sobie z tym jegomościem. Kto mnie nachodzi? Ja mówiłem, że coś pił. Wiedźminem. Trudnie się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz za bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. No jasne. Kto nie pije, ten kapuje. No właśnie, nikt nie lubi kapusi, tak? Także napijmy się. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? No jasne. Teraz pokażemy ci ten pierwszy. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Dobra, dobra. Cutscenki takie, kurcze, są troszkę uciążliwe, nie? Za każdym razem, ale no nic na to nie poradzimy, nie możemy ich przyspieszyć. Sygnet wiecznego ognia. No tak, tak. A porozmawiajmy na razie o... Wykorzystajmy te inne kwestie. Jesteś żołnierzem? Właśnie. Nie jestem! Co wam do tego? Zbroję? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Aha. Walczył pod Brenną i wiadomo. W kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! No mówże! To w okolicy jakieś potwory. Głupie pytanie, no ale trzeba to zadać. Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego. Mgła pod zajazdem była straszna. I drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Jam nie wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało nóg nie połamał, ale no tęgie było bydle, niby koń. I dymiło, i skrzyło jakby z pieca. Na razie. No tak, oczywiście kolejny chce zwalić wszystko na Abigail. Oczywiście nie widział bestii u niej pod domem. Ale to jest fajnie też tak zrobione, nie? Kurczę, że ta fabuła mimo wszystko zachęca nas do tego, żebyśmy podjęli decyzję i oskarżyli jednak wiedźmy, że to jest jej wina, tak? Jeśli nie będziemy prowadzić jakiegoś bardziej wnikliwego dochodzenia, to ci ludzie są w stanie jednak przekonać nas, że ona jest wszystkiemu winna, nie? Sygnet wie... Grywasz może w kości? Właśnie. A daj mi spokój z tym pogaństwem. No pewnie, pewnie. Panie, iść pan stąd, nie?
Trzeba plewić, plewić! Ale ty ściemiasz. Czy wiesz co to? Idź ta z tym Gerwat do krasnoludów. Nic więcej nie powiem. Idź ta z tym Gerwat stąd, no. Coś mi się zdaje, Odo, żeś pana Gerwanta chciał wykiwać. Tak? Niby kiedy? Z tym plewieniem hipokrytą. Zoltan już mi powiedział, że mogę z tobą w kości pograć. Dokładnie. No mówże! A więc zagrajmy, ale słuchajcie, najpierw wyjdźmy. Na razie. I zróbmy sobie zapis. Polecam każdemu zrobić zapis przed rozgrywką w kości, ponieważ jak granie pójdzie po naszej myśli, to możemy naprawdę wygolić się z pieniędzy, tak? A jeśli przegramy 2-3 razy pod rząd, wiecznego ognia, to zawsze możemy tą grę wczytać, nie? Zagrajmy w te kości. Czy jest, kurczę, za co grać, nie? A co nam tu wypadło? Trójeczka, słuchajcie, elegancko. A jemu, kurde, jemu też trójeczka. Ale mam mocniejszą trójeczkę. Dawaj, teraz jeszcze dwie piątki wypadną i... A dupa wołowa. Zostajemy przy tej trójce. Jakiemu wypadnie czwórka, jeszcze jedna, to... A, wygraliśmy. Następna runda. Może pójdzie szybko. Dwie pary. A on? I co? Co? Cool. Yeah. Nie wiem w sumie po co ja to teraz podniosłem tą stawkę i w sumie i tak przegrałem, tak? No dobra. Będzie jeszcze trzecia runda. No świetnie, no mam fulla, szkoda, że to i tak jest za mało w dalszym ciągu. No pokera miał gość, nie? Trójka i trójka, mam trójkę jedynek, on trójkę czwórek. Ej no kurde, czy my to przegramy? Ja pierdziele, no. No. No przegraliśmy, nie? No, ale dobra, to był pierwszy raz, ja tego nie będę wczytywał. Postarajmy się odegrać tym razem. Tym bardziej, że jeśli mi się dobrze wydaje, jeśli przegramy i będziemy grać z nim ponownie, to te stawki będą... Nie! Jezu, już myślałem, będziemy mieli tylko 4 kości. No, mu też wypadło w sumie. To te stawki będą większe, nie? Tak. Teraz już jest stuwa. On ma parę, ja nie mam nic, no. Sobie tutaj, a zostawmy sobie piątkę. A, jakieś mam takie przeczucie. No, padła ta piątka, mam dwie pary, nie? I dupa znowu, nie? Ma znowu trójkę. Mamy tylko parę. Ma dwie pary. Ej, no, czy my to znowu przegramy? Dawaj, dwójki. Czwórka, piątka... No, kurwa! Ej, słuchajcie, my to znowu przerąbaliśmy, nie? O, dobra. Nie wczytuję. Do trzech razy sztuka. To 3 razy sztuka. Kurde, gramy, co tam? Teraz będzie ostro. Teraz trzymajcie się wszyscy, nie? Teraz, kurde, pociśniemy z nim. Dwie pary. Nie no, teraz muszę to wygrać. No jak tak? Chyba, że jest to też tak zrobione, że kolejny przeciwnik jest po prostu trudniejszy i lepiej mu te kości wypadają, nie? 170. Nieźle. Nieźle. Tylko, że jak teraz przegramy, to ładnie nas oskubał, nie? Ja się nie dziwię, że on się bogaty stał. Jak mu tak idzie karta. Znaczy karta, przepraszam, kości w tym przypadku. No po 12, kurde, zawsze karta się... Wraca, odwraca, tak? Jak przegrywasz? Już pierwszą rundę przegrałem? Nie no, słuchajcie. Para tylko.
A on? Dwie. Jak nam teraz nie wpadnie trójka, to leżymy, nie? Dwie pary, myśmy to znowu przegraliśmy, to znowu. Czy jak? Nie. No nie, no po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? No i teraz co? Dobra, za błędy trzeba płacić, nie będziemy tak robić. Czytajmy to. Dobra, i ostatni raz, nie? Ostatni raz. Obiecuję. A i tak nie jesteśmy w stanie już tego kurde odegrać teraz, nie? Nawet jak wygramy. Jeszcze mamy nic. Wypadło nam nic. Jemu wypadła para, nam wypadło nic. O, jakie stawki. Nam do końca meczu to nie wystarczy, do końca rozgrywki nie wystarczy kasy, nie? Uch, zostawiam se szóstkę, nie? Para, nie? Dwie pary, no to jest jakaś porażka. O, wygraliśmy. Mamy trójkę. Dobrze to wygląda. Full, kurde, elegancko. Wygrałem. I jak to wyszło na końcu? Dobra, no straciliśmy trochę, słuchajcie, ale trudno, za błędy trzeba płacić. Dobra. Rozmawiajmy z nim o tym. Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły, wiem czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Chcę ci marchewki posadzić? Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwan. Dobra, luzik. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. I to będą, proszę państwa, echinopsy, tak? Czyli to jest to, co powiedziałem wcześniej, że prędzej czy później przyda nam się bardzo wiedza na ich temat, którą dostaliśmy od tej staruszki, nie? Świetnie, widzicie, mamy wpis w bestiariuszu na ich temat, a teraz będziemy musieli z nimi walczyć, także zobaczę, naprawdę fajnie wyszło. Robić. Ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Ej, jaki skąp jest, przecież niby bogaty jest, nie? Wypijmy na pochybel zielsku. Aha, czyli teraz jest system, napijmy się, to może zejdziesz z ceny, nie? Cwaniaczek. 120, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. Moja strata. Niech będzie 100. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka. No to ładnie. I teraz jesteśmy nawaleni i musimy walczyć. Dobra, postarajmy się... One są wrażliwe na podpalenie, więc polecam używać znaku Igni. Styl silny najlepiej na nie działa, zdaje najwięcej obrażeń, ale bardzo dobrze się od niego bronią. Jak widzicie, teraz nam to fajnie wychodzi. Można je atakować również stylem szybkim, ale zadają wtedy bardzo mało obrażeń. Kurde, znowu się broni. Pierwszy pokonany. Musimy jak najszybciej pokonać drugiego, dlatego że one w zgrai są bardzo niebezpieczne. Kurde.
atakuj. No, pokażę wam styl szybki. Można nim łatwiej trafić, ale strasznie mało obrażeń zadaje ten szybki styl. A musimy się spieszyć, ponieważ teraz może nas pokonać. Kurde, atakuj. Za szybko, to mój błąd. Dobra, mamy to. Jeszcze troszkę. O kurde. Udało się. Nie było łatwo, słuchajcie, ale się udało. Zbierajmy te składniki. Jak powiedziałem, w grupie one są strasznie trudnym przeciwnikiem, ponieważ one plują dodatkowo kolcami, a te kolce są strasznie niebezpieczne. Wbijają się w ciało i po prostu wędrują w naszym organizmie, w naszym ciele coraz głębiej i głębiej, aż dojdą do jakiegoś ważniejszego organu, po czym wbijają się w niego i umieramy w męczarniach, tak? Także, no, to nie jest taka... Walka z nimi, jeśli jest ich dużo, nie jest wcale taka łatwa i przyjemna. No, i tak wygląda, proszę państwa, Gewand pod wpływem alkoholu, taki, a co tutaj się dzieje? Ops, la la la. Gdzie idziemy, Gerwand? Gerwand, do woda idziemy, nie? A może jakiegoś tutaj sobie klina jeszcze przed spaniem? Dobra, słuchajcie, idziemy, przemedytujmy. Odpowiedź jest taka, że... No, w domu nie, ale na zewnątrz, jeśli wyciągniemy miecz, możemy się normalnie poruszać, tak? A jeśli miecz mamy schowany, musimy się tak zataczać. Porozmawiajmy z nim. Dobra, to zameldujemy mu jutro, tak jak już przemedytujemy do poranka. To minie nam po prostu czas tego upojenia alkoholowego. W ogóle jaka nazwa? Upojenie alkoholowe, słuchajcie. Następnym razem, jak gdzieś sobie, kurczę, z chłopaczkami tutaj, z moimi znajomymi sobie wypiję coś, no to i moja żona zapyta się, co to miało być, to powiem, kochanie, to było upojenie alkoholowe, nie? Nie, bo powiesz, że jestem jakiś nienormalny, albo daj najebany, żebym poszedł spać. Upojenie alkoholowe. Ale fakt faktem, jeśli przemedytujemy, to po prostu ten efekt znika, nie? Jest też eliksir, którego później się nauczymy, a mianowicie taki, że jak go wypijemy, to natychmiast jesteśmy trzeźwi, nie? Przydałoby się to, kurde, w normalnym życiu, nie wyobraźcie sobie. Jesteście na imprezie całą noc i po prostu rano, pyk, buteleczkę i już wszystko schodzi, nie? To by było coś pięknego. Dobra, dawaj tu kasę, płaci i płacz. O co wam chodzi, panie Gerwan? Tak o co? Chcecie wasze 80 ren? Jaki cwaniak, nie? Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że kolego, krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Przeginasz. Nie przeginaj. No właśnie. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie. Nie pamiętam, żebyś mówił coś takiego. Ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie. Nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. Dokładnie. A, nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. Kombinator, nie? A niby taki bogaty, kurczę, jednak skuza, co? A, tak jak to w życiu, tak jak taki w grze, nie? Ci, co zazwyczaj mają dużo kasy, to bardzo... Są takimi... Kurde, no szkoda im tej kasy dać innym ludziom, nie? Nawet zapłacić za coś. Każdy ma świadomość, jak to tak naprawdę jest. Ten pies jest, kurde, jakiś dziwny, nie? Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Tu coś jest na rzeczy, uwierzcie mi, nie? Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Coś jest na rzeczy, ten pies, Odo, tutaj. Pamiętajmy również, że echinopsy... Ich, odpowiedniki, czyli mocniejsze odpowiedniki, czyli archespory, zawsze rosną i pojawiają się w miejscach, gdzie stało się coś strasznego, nie? Także to nie jest tak, że to jest przypadek, że one po prostu były u niego w ogródku. Coś tu jest nie tak. Dobra, idziemy do karczmy. Do akwariusza.
Aha, to sprzedaj mu tą. Tam. Tutaj mamy Zoltan. Pusto jeszcze, nie? Rozmawiajmy chwilę z Shani. Chciałbyś mnie... Co się stało z Elwinem? Już wiemy, co się stało, nie? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. Dzięki, Geralt. No, w sumie nie musimy tego robić już. Po prostu wiemy, że on tam jest i jest wszystko okej. Chciałem tutaj porozmawiać z jeszcze jednym... To jest Zoltan. Powinien się pokazać jeszcze jeden gość. Mianowicie kupiec. Do którego też możemy dostać zadanie. Porozmawiajmy z Zoltanem, może on się pojawi w tym czasie. Geralt? O tych wiewiórkach. Zoltan, wyjaśnij mi dokładniej, kim są te wiewiórki. Zmarkacze nieludzcy. Legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą. O wolność i ideały. W czasie wojny z Nilfgaardem wykorzystywał ich Emyr, by zamęt szerzyli w królestwach. Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Zoltan, muszę już lecieć. No nie ma tego gościa. Nie zamierzam grać w kości. Idźmy, skarczmy. Dajmy się do krasnoluda, mamy pochodnie w sumie do sprzedania. Kiedy wrócimy ponownie, może on już będzie. Czuchan! Przedajmy mu to. Mamy tylko, niestety, tylko jedną rudę, więc nie możemy na razie przekuć miecza. To jest w ogóle godzina 9, no tak, to jest dosyć wcześnie. Kurde, nie pokazał się on nam jeszcze. Nie, to niewybaczalne. A spróbujmy zrobić jedną rzecz. Chodźcie, kurczę, napijemy się z Zoltanem, nie? Geralt? Tak, już pić to pić. Znaczy, ma... No. Mamy trochę tego browarka. Aha, czyli taki konkurs, kurczę, kto więcej wypije, tak? Mamy dorzucać po prostu tych browarów. O, Zoltan to krasnolud, pamiętamy, że mają twarde łby do picia, nie? Możemy polec w tym momencie. O, już jesteśmy na rauszu. O, nieźle. Ej, Zoltan, to jest z tobą. Ej, naprawdę? Tam zaraz się piwo skończy, jak będziemy tak dalej. O! Nie do wiary. Przepił mnie stary Geralt. A, kolego, a co ty myślałeś? Nie było łatwo. Zaraza. Poprzysiągłem kiedyś na ten kamyk, że nie przepije mnie żaden człowiek. To diament. Nie mogę przyjąć. I nie jestem człowiekiem. Bierz, kurwa, to sprawa honoru. Ej, słuchajcie, kurde, dostaliśmy diament, nie? Gdzie on jest? Ej, czy wy go widzicie w ekwipunku? Tutaj. No, będzie go można ładnie sprzedać, kurde, ej. No, ale teraz musimy dotrzeć... Jakoś, kurde, do... Karczmarza Olafa, niestety musimy iść naokoło. Musimy przemedytować, bo... Czy powinienem? Ej. No to jest niestety koszt tego. Dobry panie, proszę pani. Niestety, jak porozmawiamy z nią, to już będą takie zwykłe kwestie jak na początku, tak? Nie będzie żadnej odniesienia się do naszej randki. Chcę odpocząć. Pokój. Masz wolny... Ta! Zostań tam, gdzie jestem. Medytujemy sobie. Na to do południa. Może powinienem się pośpieszyć. Jest ten kupiec, słuchajcie. Ruszamy od razu do niego. Pospał sobie po prostu kolega. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden. Z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Tak. Mogę ci. Umowa stoi.
Zarobię należy ci się kilka słów wyjaśnienia. No właśnie. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Słuchajcie, może być ciężko. W ogóle jaskinia, tak? Patrzcie, tutaj jest faktycznie, zapomniałem o tym całkowicie. Ale jeśli jaskinia, to będziemy musieli... Tak, dobra. Dajmy się tam od razu. Ale już nie będziemy płacić, podejdźmy tutaj do ogniska. I musimy zrobić sobie eliksir kot. A sprawdźmy, co potrzebujemy na niego. Nie mamy tego kota, tam na pewno będzie ciemno. Rebis i dwa razy Quebrit. Sprawdźmy, czy mamy to w ogóle. Mamy Rebis. Quebrit, kurczę, mamy jeden, ale tutaj jest zielarz. Może on będzie miał coś takiego. Też ma tylko jeden, kurde, dobrze go w ogóle ma, nie? Dobra, stwórzmy sobie ten eliksir i od razu udajmy się do tej jaskini. Kawałek drogi, bo jest to aż pod samymi murami Wyzimy. Alchemia. Kot, tak. Dobra, przemedytujmy. Wyruszajmy od razu. Czeka nas kawałek drogi. Ciągle leje tutaj, nie? Na tym podgrodziu. Ja wiem, że ciągle o tym wspominam, ale fascynujące jest, nie? Dajmy się tam od razu. Głupia zabawa. Raz, dwa. Tak, co my tutaj mamy? W ogóle dokąd prowadzi ta droga? Ej, tu jest jeszcze jedna jaskinia, nie? Sprawdźmy to. Sprawdźmy, co to za... O, miejsce mocy. Oczywiście, bierzemy to od razu. Jakieś ciało. Szukajmy je. Wyniki... Kwiaty, słuchajcie! Haha, kurczę, a tam w tej wiosce jakaś taka była młoda panna, która non-stop się dopominała o te kwiatki, nie? Zrobimy z nich użytek? Zobaczymy. Ja w ogóle mam jakąś obsesję na punkcie tych ziół teraz, kurczę, jak zrobiłem sobie tego zielarza. Patrzcie, krąg. Skorzystajmy. Ej, teraz to do... Ej, zobaczcie, to. 50% silniejszy jest art i 100% ogólnie wszystkie znaki, nie? Ej, teraz to będzie pierdolnięcie, naprawdę, jak użyjemy znaku art, nie? Ach, dobra, sorry, wracamy się, idziemy jednak do tamtej jaskini pod murami, ja wiem, do czego jest ta jaskinia i w tej jaskini, uwierzcie mi, tam nie ma nic do roboty, nie, tam nie ma ani żadnych potworów, ta jaskinia będzie istotna później, pod koniec tego rozdziału, ale nie chcę wam za dużo spoilerować, na razie udajemy się do tej drugiej jaskini pod murami Wyzimy, żeby poszukać przyjaciela kupca Declana Leufadena, z tych Leufadenów, nie z tamtych, pamiętajcie. Nie ma to tamto. Trzymaj się z dala od tego. Dobra, to jednak ona nie chce tych kwiatków, nie? Może ta inna, bo ta... Z Wielebnym porozmawiamy innym razem. Idziemy od razu zająć się tamtym zadaniem. Ale ruch, nie? Kurczę. Takie prawdziwe, żyjące miasteczko, nie? Żebrak. No może fajnie zrobione te lokacje są. Naprawdę fajnie. To było tutaj. Za mało mi płacą. Uczę ziele. Nieznana roślina. Jeszcze by trzeba było te babcie pomęczyć o jakieś opowieści. Dobra, słuchajcie, zapiszmy sobie grę. Żeby nie robić tego wszystkiego od początku, w razie porażki.
Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Ej, słuchajcie, może byś... się przygotować. No właśnie, może wypijmy to od razu, kot. Może być naprawdę ciężko, jeśli on tak mówi. Wypijmy sobie, uzbrojmy się od razu w puszczyk. I wypijmy jaskółkę. Wypijmy cały pakiet, nie? Toksyczność jest jeszcze w normie. Pamiętajcie, żeby uważać na toksyczność. Bo jak ona przejdzie, dojdzie nam do końca, po prostu zginiemy, nie? Co my tu mamy w tej jaskini? Na razie to nic. Echinops, aha, no to nieźle. No to nieźle, naprawdę nieźle. Jednak mamy trochę tych echinopsów w tym rozdziale. Świetnie, że się nauczyliśmy sporo na ich temat. No jest tu ich chyba sporo, nie będę się teraz odwracał. Kurde, jest ich tu cała masa, nie? Tak jak powiedziałem, on jest... Kolejny! O kurde, ej, słuchajcie, jest naprawdę będzie ciężko. Tu jesteśmy trochę osłonięci od tamtych dwóch. Na szczęście nie dosięgają nas ich kolce. No to ja się nie dziwię, że jego kolega tutaj przepadł. Nawet jeśli miał wprawę i styczność już z potworami. Kolejny urósł tutaj, ej, tu się dzieje. Jeszcze jeden! Nie wiem, czy my sobie z tym poradzimy, mam nadzieję. Atakujmy po prostu. Przydałby się srebrny miecz, nie? Dwa razy. Sporo mu zabrałem. Ej, czyżby kolejny urósł nam za plecami? To jest niemożliwe, nie? Przecież tam są jeszcze dwa, których... Tak! Jezu! Dobra, bierzmy się od razu za niego, bo... Dawaj, 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 jeszcze raz! O, słuchajcie, nieźle jest. Jest, kurde, naprawdę ciężko. A nam zostały jeszcze dwa. Ale poczekajmy chwilkę, niech troszkę pasek zdrowia nam wzrośnie. Zjedzmy coś jak najszybciej. Kurde, nie spodziewałem się ich aż tylu. Zbierajmy w tym czasie rzeczy, które nam z nich wypadły. Szczątki. Aha, ludzkie szczątki. No tak, czyli znaleźliśmy jego kolegę. No to nie poszło, koledze. To dosyć poważnie. Nie, jednak zaczekajmy, słuchajcie. Nie ma co się wygłupiać. Zjedzmy sobie kolejny. Niech te... Niech nam to wzrośnie. Słuchajcie, myślę, że to jest fajny moment, żeby wykorzystać eliksir zamieć, tak? Bo widziałem w komentarzach tam pan Przemysław się dopraszał, że chce zobaczyć najebanego Geralta. Czyli miał już okazję ci dwa razy. I chciał zobaczyć eliksir zamieć, którego ja nie lubię za bardzo. No słuchajcie, mam nadzieję po prostu, że to nie będzie błąd. Może tak, może ja sobie zrobię w trakcie zapis. Zrobię sobie w trakcie zapis. I teraz, bo nie wiem, czy to nie będzie złe zagranie, ale dobra, na życzenie. No i to jest to, o czym powiedziałem. Tak to wygląda. Fajny efekt, no nie powiem, że nie, ale... Nie lubię go. Spowalnia to tak, kurczę, czas niby. No efekt jest, no nie powiem, że nie. Ale ja go nie używam. No dobra, robi robotę ten eliksir, okej. Naprawdę, słuchajcie, dużo mniej obrażeń otrzymaliśmy. Po prostu nie lubię go, tak? Nie lubię tego efektu, jest to takie slow motion. Ciężko jest naprawdę trafić, w którym momencie musimy kliknąć na miecz, żeby Geralt wykonał kolejny atak. Okej, jest to do opanowania, no praktycznie w tym momencie nie dostaliśmy żadnych obrażeń.
Tylko to trwa strasznie długo. Weźcie mi są w tej grze fajniejsze eliksiry. Może nie są tak efektowne, że nie ma aż takiej oprawy wizualnej każdy jeden eliksir, ale po prostu wolę je bardziej, tak. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni bydlak. Przydałby się w ogóle eliksir zwany białym miodem. Biały miód to jest taki eliksir, który po wypiciu niweluje nam efekty wszystkich... Mam z niego szczątek? Efekty wszystkich eliksirów, ale także toksyczność, tak? Także jeśli toksyczność jest na bardzo wysokim poziomie, to grozi to śmiercią i wtedy wypijemy biały miód. Pozbędziemy się toksyczności, ale pozbędziemy się wszystkich też efektów dodatkowych, tak? I jaskółka nie będzie działać, nie będzie działał puszczyk i wszystko, co zjemy i wypijemy. Niestety nie mamy tego eliksiru. No i teraz będziemy musieli takim slow motion wydostać się z tej jaskini. Ale niech będzie. Kacja. Tutaj, dobra. No to trochę to potrwa. Jednak mogłem pokazać wam, jak wygląda ta zamieć, posiadając już ten biały miód. No już dobra, trudno. Udamy się teraz. Jest ognisko, medytujemy sobie. Dobra. Mamy 3 talenty, od razu je sobie rozdamy. Zrobimy sobie tutaj tą żywotność. W zręczności i może rzucimy sobie parowanie jak najbardziej. I wytrzymałości, odporność na zatrucie. A to? Stwanie upojenia alkoholowego minus 50. Dobra, to jest szkoda, na razie mi jest na to. W inteligencji co mamy? Te zatrucie, kurczę, teraz no nie będziemy mieli okazji tak naprawdę, żeby ktoś nas zatruł. Szansa na podpalenie przeciwnika. Obrażenia plus 10. Zróbmy sobie to. Dobra. Przemedytujmy sobie do... Nie wiem, do poranka chciałem kliknąć, nie wiem, czy mi się to udało. No nie udało się. Dobra, nieważne. Słuchajcie... Dobra, idźmy jeszcze do Wielebnego, ponieważ musimy z nim teraz porozmawiać. Musimy z nim porozmawiać, żeby udostępnił nam kryptę na pochówek. Dlatego kolegi, którego niestety znaleźliśmy w brzuchu, znaczy bardziej we wnętrznościach, resztkach, które zostały z tego echinopsa. Ekstraordynaryjnie. Odcinek wyjdzie, kurczę, znowu za długi. To jest, nie mieliśmy już to? Nie wiem. Nie, dobrze, co ja robię? Ten odcinek znowu wyjdzie, kurczę, jaki długi. Chciałem, żeby były te odcinki trochę krótsze, no ale... Zakończmy już go... Mów szybko. Tutaj, teraz. Wszystkie inne kwestie poruszymy w kolejnym odcinku. Teraz skupmy się na pochówku. O. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. I jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Mamy rację. Rozpadający sarkofag niż żaden. Także pochowajmy go. Kafeczka. No, zobaczmy, co tutaj pan Wielebny ukrywa. Ołtarz. Wino. Dobra, kurde, nie będę wina mszalnego kradł. Niech już będzie. Tutaj mamy, nic nie mamy tutaj.
chowajmy go. No i coś się dzieje, słuchajcie. Upiór dzikiego gonu się pojawia. Pamiętasz mnie, Redin? Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest. Mam tutaj do wyboru. Wybierzmy sobie pierwszy. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Endranwa, Suwleotuwle. Zobaczcie, pojawił się duch Leo. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Aha, i musimy teraz z nim, kurde, walczyć. Ach, to wszystko zagrywka, słuchajcie, dzikiego gonu. Chce nas wyprowadzić z równowagi. Chce oddziaływać na naszą psychikę, tak? Tak naprawdę jest to iluzja spowodowana przez króla dzikiego gonu. Żeby wzbudzić nas, na nowo obudzić to cierpienie po tym, jak Leo zginął. Geralt na początku bardzo się obwiniał za jego śmierć, tak? I on chce mi to teraz przypomnieć, jak najbardziej pastwi się nad nim. Musimy go ponownie, kurczę, znaczy podobnie, musimy go pokonać. Ciekawe. Mamy pierwsze spotkanie z dzikim gonem w Wiedźminie 1. Bo mamy drugi meteoryt z niego, nie? Ciekawa scenka. Dobra, słuchajcie, świetnie. Myślę, że był spoko odcineczek. Zrobiliśmy sobie wątek z Odem. A tam jeszcze będzie coś do wyjaśnienia, uwierzcie mi. Pograliśmy trochę w kości, napiliśmy się troszkę wódeczki ze starym kolegą, znaczy bardziej piwka ze starym kolegą Zoltanem. Zrobiliśmy, myślę, że dość trudne zadanie. Wybiliśmy masę echinopsów. I na koniec jeszcze fajnie, bo mieliśmy scenkę pierwszy raz z dzikim gonem, nie? Myślę, że bardzo fajnie wyszedł nam ten odcinek. Także w tym momencie ja już kończę, a Was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.